Witam, z tej strony Ceronix. Przed nami trzecia część areny. Ostatnio skończyliśmy arenę na wyniku 4-2 w drugim odcinku. Jeśli ktoś nie widział, to jest pierwszy i drugi odcinek z areny. Także serdecznie na nie zapraszam. A teraz idziemy z dalszą częścią areny. Tu mamy deck. Gramy czarnoksiężnikiem. Początek był bardzo dobry. Mieliśmy chyba 3-0, 3 winy, 0 przegranych. I nie, sorry, były 2 winy, 0 przegranych. Potem wpadły 2 winy i wygraliśmy na 3, nie, mamy 4 winy. To jakoś to było. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć dokładnie, to zapraszam na odcinki. Mam dobrą wiadomość dla wszystkich. Zamówiłem wczoraj mikrofon nowy o nazwie Novox NC1. Kosztował 300 zł, także myślę, że będzie audio o dużo lepszym, w dużo lepszej jakości, w dużo lepszym wykonaniu niż teraz. Także myślę, że jeśli w tym tygodniu dojdzie, dzisiaj jest wtorek, myślę, że powinien dojść, tak, środa, czwartek powinien być, to następne odcinki już powinny być naprawdę z dobrą jakością audio. Także ja już się doczekać nie mogę. I dobrze, wybieramy kartę. Co my tu chcemy wziąć na sam początek? Gramy przeciwko magowi. No dobra, ją poczekamy na synergię z tą kartą. Weźmy sobie osę. Osę z ukryciem i trucizną. I tutaj ziomeczka z bardzo dobrymi statami, który zadaje nam 5 punktów damage'u, kiedy go wykładamy na stół. Dobrze, przywitamy się ładnie. Wygraj za dziki. Wygram. Dobra, trzeba wygrać. Już obiecałem koledze, to trzeba wygrać. Choćby się paliło, choćby się waliło, to trzeba wygrać. Mamy wynik 4-2, tak? Więc jeśli raz przegramy, to koniec areny niestety. Ale jeśli wygramy, to gramy dalej. Tu kolega chyba dopiero zaczyna grać w HS-a. Serdecznie polecam grę, bo naprawdę jest dobra. Można sobie posiedzieć, pomyśleć. Dobrze, mamy 2 many. Czy chcemy? Nie, nie chcemy na razie coinować. Myślę, że rzucenie ślimaka będzie dobrą sprawą, bo on będzie chciał pingować 2-1. Raczej. Albo rzucić czar obszarowy jakiś. Ale mi się wydaje, że będzie chciał pingować 2-1. A tu mamy ślimaka po prostu na jego 4 many. On będzie miał w następnej turze 4 many i po prostu będzie chciał coś wyrzucić może. A tu ślimak na stole, więc... Aha, więc zacznie od ślimaka. Będzie obijał ślimaka. No, myślę, że nie najgorszy ruch. Ale my możemy go zaskoczyć i wyrzucić jeszcze jednego strudnika z trucizną. Czego się już na pewno nie spodziewał. Bo już myślał, dobra, spinguję sobie to, w następnej zabiję pingiem. Rzuciłem ślimaka, no to oho, trzeba ślimaka pierw zabić. A tu następna postać z trucizną, więc... Zobaczymy, co pan Logre wymyśli. A co do mikrofonu, to chyba przeczytałem wszystkie opinie na ten temat, na temat mikrofonu, wszystkie filmiki na YouTubie. Także jeśli będzie tak, jak ludzie opowiadają, użytkownicy tego mikrofonu, to będzie naprawdę spoko. Naprawdę będzie dobra jakość. Co my chcemy zrobić teraz? Tu mamy 2 trade'y ładne, tylko nie wiem, czy chcę go z ukrycia wydostać. Ale to jeszcze pomyślimy sekundę. Chyba rzucimy tego stronnika koksika. Pójdziemy wszystkim w trade. Myślę, że będzie spoko. Bo on na pewno chce zabić truciznę. Ale jeśli będzie się skupiał na truciźnie, na przykład zużyje jakiś czar za parę many, to dostaje nam 5-6, tak? Więc zobaczymy, co on będzie chciał zrobić. Uhuhu, zamrozi. No to jest dobra sprawa. Bo w następnej turze może spingować sobie truciznę i mieć ładny trade. Ale my możemy zrobić chyba coś lepszego. A mianowicie skopiować sobie 5-5 za 4 many. To już wyjdziemy na plus. To już wyjdziemy na pewno na plus. Jego będziemy trzymać, żeby mu schodził koszt many. Obrażeń nie mamy w co pakować. Tu mamy stronnika z boską tarczą. Chyba jego rzucimy. Z tą kartą się wstrzymamy. Wstrzymamy się... Aha, przepraszam, bo nie ma deku na prawo. Odpalę na szybko Overwolfa. To jest właśnie program, który pomagał mi... pomagał mi układać talię na arenę. I on zawsze tu pomocniczy dek na prawo daje. Ten ułożony... Aha, przepraszam. Jeszcze turnie nie skończyłem. Dobrze, mam nadzieję, że się uruchomi podczas gry.
bo zazwyczaj go uruchamiam na początku. Na początku jak włączam HS, albo nawet przed włączeniem HS-a już jest włączony. Także zobaczmy, czy zadziała tak jak teraz. Wejdę później po odcinku. Oho, nie mogę pisać. Coś mi tutaj o odcinku. Coś tutaj Overwolf chyba zaczyna działać, bo mi zlagowało. Tu powinno na lewo wyskoczyć. Oho. O, chyba będzie. Chyba będzie dek. Uwaga, 4-2 tu znalazło. Ale deku nie ma jeszcze. No dobrze, zaraz to ogarniemy. Rzucił sekret. O, mamy deck, super. Rzucił sekret i ma tą kobitkę. I on by wypadało wytradować. Chyba, że rzucimy tak. Dobrze, to nie jest counter spell. Możemy zrzucić nawet ją dorzucić. Zacznę chyba tym tradować. Bo on może zniszczyć. Chyba bym wolał 5-5. Tak, zniszczy. No jest 5-5, bo nawet jakby rzucił teraz Flame Strike'a, żeby wyczyścić stół, to te 5-5 przeżywa. Na jednym HP, ale przeżywa. Może rzucić Blizzarda, jeśli ma. Ale nie ma. Rzuca prowokację oraz zamienia nam stronnika 5-5 w owce. Polimorfia. No dobrze. O, mamy następnego Lorda Otchłani. Dobrze, mamy trade na stole. O, mamy nawet malutkie combo, bo możemy wytradować wszystkim. Znaczy, pierw jego wyrzucić, on się będzie buffował. Od trade'ów. No i pierw tak zróbmy. I on się tutaj ładnie nam buffuje. Do ilu? Do 7 damage'u, tak? Tak. I możemy teraz albo go skopiować. Tylko, że to będzie mało HP będzie miała ta jednostka, bo będzie miała tylko 3 HP. Więc jakiś czar obszarowy już będzie problemem. Więc myślę, że to będzie lepszy ruch. Bo jednak 6 HP, tak? Dwa razy więcej niż 7-3. No i zobaczmy, co Mag wymyśli. Tego brodacza damy niżej. O właśnie, fala płomieni. Gdybyśmy rzucili kopię tego, to byśmy mieli czysty stół. A tak mamy 5-2 stronnika. Bardzo dobre statystyki. Dobierzemy kartę chyba. To bym mógł wyrzucić, a i tak nam zostanie mana. To nie ma czego skopiować, to nie ma co uderzyć. Dobierzemy kartę. Super karta. Nie, bierzemy ją. Bierzemy ją na stół. Bardzo dobra karta. Dwie adaptacje ma. Boską tarczę włączymy. I. Plus jeden do ataku, plus jeden do zdrowia. Gdyby była odporność na zaklęcia, to bym na pewno wziął, bo jednak to jest mag, tak? Mag zazwyczaj ma dużo zaklęć. No i te polimorfie są najgorsze na dużych stronników, bo może być stronnik nawet 20 na 20, a mag może go zamienić na 1-1 w obce, tak? Także to nie jest za wygodna karta. Dobrze, skopiujemy sobie przede wszystkim statystyki 6-7, żebyśmy mieli już dwóch mocarzy na stole. Tu sobie wytradujmy i tu zasypiemy chyba stół stronnikami po prostu. W ten oto sposób. I pójdziemy w twarz. Niech on się martwi, jak to wytraduje. Miejmy nadzieję, że nie ma drugiego Flame Sztosa, który atakuje cały mój stół za 4 damage'u. Ale powinien nie mieć, no arena, come on. Dobra, to jest Iceblock raczej. Jeszcze coś. Jeszcze coś on tu ma. Zobaczmy, co on tu ma. Co to mogą być za sekrety? Jeden jest na pewno Iceblock. Więc go nie zabijemy w tej turze, zakładam. Ale wszystko może się zdarzyć. Sprawdźmy. Kto go zaatakuje tym? Aha, 8 pancerza. Czy jesteśmy w stanie mu zbić to 8 pancerza jeszcze? Ma 19. My mamy 10, mamy jak zbić. Tylko trzeba go zostawić na niższej ilości HP. Więc tu mamy 12. 17. No to jest najlepsza opcja. No dobra, zostawiam go na 17 HP. Dobrze, zbijamy. I chyba nic nie wykładamy. Po prostu poczekamy, dobierzemy kartę nawet. Chcemy buffnąć.
On może paść od pingu. No, możemy buchnąć. Why not? No i dobra. No i się wstrzymamy z wyłożeniem następnych kart. Zobaczymy, co on zagra. Mamy 20 HP, więc nie jest w stanie nas zabić. Gdybyśmy mieli 10, to by mógł jakąś pyrkę rzucić. No ale widać, że już wyrzuca wszystko, co ma. Więc mamy wygraną oraz wynik 5-2. 5-2 to już mogą być konkretne nagrody. Już możemy coś dostać fajnego. Także ja już jestem zadowolony. Zobaczymy. Nieraz było tak na streamach, że mieliśmy na przykład 5 winów i 2 przegrane. I zamiast przegrać i skończyć arenę, to szliśmy do tych 8-9 winów. Kto wie, czy teraz tak się nie stanie? Zobaczymy. I tak chyba dobrze widać na prawo. Tutaj mam podgląd na lewym monitorze. Także myślę, że spoko to wygląda. Na początku, jak zaczynałem przygodę z tym programem, to nie wiedziałem, że można powiększać ten deck. I on był taki malusi, że ledwo go było widać. Dopiero ostatnio przyjechałem, patrzę, jest do rozciągania tutaj. Kursor, no to bierzemy. I rozciągamy. Dobrze, zostawimy sobie Raptora tylko, bo jednak on pod manę podchodzi. O, jedynka, dwójka. Tutaj mamy czwórkę. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Oj, tu jeszcze ładnie widać, które karty mamy w ręku. I chyba jak już wyłożymy te karty, to będzie widać, że już je wyłożyliśmy. I zawsze można spojrzeć, tak? Co możemy jeszcze dostać. Mamy sobie plany robić. Naprzód. Dobrze, dostaliśmy jeszcze, to od razu widać. Nawet tu pierw widać niż na stole, co się dostanie. Przywitamy się. Una. Una, czyżby kobieta? Pani Una. No dobrze. To nie wypadałoby bić. No ale miejmy nadzieję, że się nie obrazi na nas. To jakąś mapkę mamy splugawioną. Poklikamy sobie, zobaczymy, co tu się stanie. O, tu płytka odpada. Oczko wyskoczyło. Tu jakieś zarośla gryzące. O, to jest w ogóle... To jest taka mapka jedna, tylko bez splugawienia. Tu jest zwykły kościółek, tu jest jakaś karczemka. Tu gryf siedzi. A tu widać, że coś ją dopadło. Dobrze, 3-3. Oho, na zdrówka. Piesel mi tu kicha. Rzućmy prowokację. I dobierzmy prowokację. O, to jest bardzo fajna karta. Lubię nią grać, szczerze mówiąc. 1-7. Nie są to dobre statystyki, ale... Jeśli podczas tury przeciwnika, to ma 4-7 za 5 many. Bardzo dobra karta. Tylko czy ją chcemy? Nie, czy nie lepszy będzie ochroniarz? A, weźmy. I tu wytradujmy. Nie wiem, czy raptorem tradować. No dobrze, wytradujmy. Ostatnio trochę pogrywałem Pirate Warriorem, a w Pirate Warriorze jest taka... takie zasady, że się nie traduje, tylko wszystkim idzie się w twarz, full agresja. Jak tak człowiek pogra takim deckiem trochę, to potem z przyzwyczajenia już tak niechętnie się traduje. Poszłoby się w tą twarz. Myślę, że szarży nie ma co rzucać. Rzućmy sobie mocnego sternika po prostu, żeby był na stole. Albo tutaj buff. Albo tutaj buff. No zastanówmy się. Nie, chyba rzucimy mocnego stronnika, potem prowokację lepszą, żeby ten stronnik jak najdłużej był na stole. Rikuś, uspokój się, wariacie. Piesel dostał śniadanko, byliśmy na spacerze, teraz z boku na bok się przewraca na wyrku. Szczęśliwy. Co my tu mamy? 4-4. Otrzymuję plus 1 do ataku za każdym razem, gdy zginie przyjazny stronnik. Aha, więc to takie buty. No my go wytradujemy. My go wytradujemy. I czy chcemy stronnika z prowokacją, czy na przykład tego z pajączkami? Tego z pajączkami mi się wydaje. A co tam? I tu tradzik. Albo nawet nie wiem, czy nie iść face. Bo tu jest, gdy zginie przyjazny... Nie, dobra, tradujemy. Widzicie? Jak ta gra Pirate Warriorem zmienia. To kiedyś to się nas nie zastanawiał, stradował, ładny trade. A teraz, a może w twarz pójdę. Nie, trzeba tradować naprawdę, bo jeśli mamy stół, to mamy grę tak naprawdę. Dobre combo. Ale tylko za dwa nas zranił, więc zostało nam sporo jednostek.
O, to jest spoko karta, ale nie mamy jej na razie jak użyć. Rzucimy stronnika z prowokacją i idziemy w face. Damage'u dużego nie mamy na stole. Wszystko praktycznie z jednym damage'em oprócz jej. Także trzeba wyłożyć jeszcze coś z dużym. No, 6 many, tak? 6 tura. I co tam Una nam zare... Oho, okrzyk bojowy. Zniszcz wszystkie sekrety wroga. Otrzymuje +1/+1 za każdy. Także już wyrzuca co ma. My mamy tutaj fajną rzecz. A mianowicie, możemy sobie wziąć i adaptować stronnika. I tak zróbmy. +3 do ataku. Mi się wydaje, że weźmiemy +3 do ataku, bo mamy stronników z prowokacją, także nic nam nie grozi. Czy pójdziemy wszystkim face? Nie wszystkim. Tu zbijemy boską tarczę. Zabijemy go, a tych nie chcemy zabijać, więc pójdziemy w twarz, w twarz, w twarz. Mogliśmy wytradować tego 2-4 z stronnikiem 2-1 oraz 2-5. Jasne, można oglądać śmiało. Jeśli jeszcze questik, to... Tu jest quest. Patrz i łącz się nazywa się, questik. I jeśli obejrzysz grę, tutaj przyjaciela, Frienca, to dostajesz pakiet. Tylko że gra musi być wygrana. To kartę rzucił. To nie zła karta. Ale okej, nie ma tragedii. Czy wytraduje, czy nie? Czy się... Jeśli nie wytraduje, to ja mu wytraduję tego stronnika 2-1, żeby... Żeby mi tu lipy nie odwalił. Ale mamy jeszcze to. I nie wiem, czy tego nie użyć przypadkiem. To można tylko... A, dobra. To jest ta karta. Pomyliło mi się z tą, co się kopiuje. Rzućmy, dobijmy go. Zobaczmy, co dostaniemy. Nie, to kosztuje? 5 many, to może już tygrysa rzucić. Tak, rzućmy tygrysa, żeby mieć pewniaka. Dobierzmy kartę. Rzućmy tygrysa, tu wytradujmy. I tym polećmy w twarz. I dostaje stronnik 4-1. I albo ma jakiś czar, albo postać, która dodaje damage przy okrzyku bojowym, albo będzie musiał tradować 6-6-4-1, to raczej na rękę mu nie jest. I my mamy w taki sp... Och, ho, ho. Miał top deck, dobra. Ale zaraz, on ma 12 HP, my mamy 5 na stole. 5 na stole mamy. Zadaję 2 punkty obrażeń stronnikowi. Dobrze, zrobimy taki myk. Zadam... To nie jest demon? To jest demon. Aha, jeśli jest przyjaznym demonem. Jeśli nie jest przyjaznym, no to nie dajemy mu buffa, tak? Miejmy nadzieję, że tak to działa, bo jeśli nie, to się wkopiemy. Dobrze, dobrze to działa. Dobrze to działa. I tutaj go dobijamy. I dostajemy demona. Ale top deck! Ale top deck! Aż się za głowę złapałem. Ale top deck. No to piękny top deck. Top deczek. 5-5-7, demon, szarża, okrzyk bojowy. Okrzyku bojowego na szczęście nie używamy. Znaczy nie używa się podczas takiej sytuacji, że dostajemy szczaru. Także same plusy. 5-5-7, szarża, akuracik. Jeśli nie ma odpowiedzi na to, czy jakiegoś dobrego taunta, no to wygrywamy i mamy wynik 6-2. To już jest naprawdę. Nie ma żartów, nie ma lipy, jak to się mówi, nie ma lipy. No, top deck po naszej stronie był. To chyba jego top deck jest, tak? Teraz on to dostał. Boska tarcza. Jeszcze może i dać, o właśnie, prowokacji. To może go jeszcze uratować. No, wybronił się nawet, to konkretnie. I to konkretnie się wybronił chłopaczyna. Ale my mamy dużo stronników na ręce. I chyba go zasypiemy trochę, co? No, zasypujemy go. Jep, jep, jep. No i tu zdejmujemy boską tarczę. Miejmy nadzieję, że nas nie zabije. Bo ma na stole 6 damage'u. To wychodzi 9 HP, jest 9 off. Ale czy ma jakiś czar, który mu da 9 damage'u? Nie sądzę. Wytradować na razie też nie jest w stanie wszystkiego. Ale gra dalej, nie poddaje się, więc może coś mieć. Może mieć te prowokacje z tej karty.
Boska tarcza i teraz szuka prowokacji. Czy znajdzie? Nie znalazł. Więc bardzo możliwe, że to wygrywamy. Gdyby znalazł boską tarczę, to byśmy jeszcze nie wygrali raczej. No ale to już widać definitywnie, że to już jest koniec. I nie ma już nic. Jest słychane. No właśnie. No to podziękujemy za grę. No i mamy 6-2. Piękny wynik. Czy będzie siódemeczka? Szczęśliwa siódemka. Widać, że mało gram czarnoksiężnikiem, bo mam tylko 30 level. O, klucz już ładnie wygląda. A na druidzie mam 60. Chyba wygranych rankingowych około 800. Nie ma sprawy. O! Jeszcze dostał legendy! Dostał legendę z tego pakietu, co nas oglądał. No to fajnie. Nie, czy nie zostawić tego wszystkiego? Dostał Antonidasa, bardzo dobrą kartę. Ja chyba zostawię wszystko, wiecie? Myślę, że może być spoko. No dobra, to wymieńmy. Trójeczki poszukajmy. Jak trójeczka wpadnie, to będziemy w siódmym niebie. No okej, mamy też to. Też okej. Fajnie, dostał legendę. Cieszę się. Tutaj raptorek dostał. Dobra, rzucamy panią Mixtur. Duster. Witaj, Duster. Paladyn, bardzo dobra postać. Klasa bardzo dobra na arenę. Także może być ciężko, ale damy radę. Bo kto jak nie my. Rzucamy raptora, idziemy face. Teraz raczej wytraduję tą 2-3 laseczkę. Prowokacja. No to niezła prowokacja. 3-5 zatem mamy na stole. No. Jakby to zrobić, żeby dobrze było? Myślę wyrzucić żywiołaka, zadać mu 2 punkty damage'u. On zostaje na 3 HP. Wytradować, to mu zostanie 1 HP. Albo nie tradować, zostawić na razie. No, zróbmy tak. Uderzmy go za 2. I pomińmy turę, nie atakujmy go. Może on teraz coś wytraduje, a ma 1 ataku, więc... Więc może na rękę nam wyjdzie. No ale nie wiem, nie wiem. Raczej takiego błędu nie zrobi. Chyba, że uderzy w 2-2. To jeszcze okej. Znaczy, no, zobaczymy. Ja bym poszedł w twarz raczej takim stronnikiem z prowokacją. O Jezu, teraz to ma tradzik. Konserwa. No ale dobra, czysty stół, tak? Zaczynamy od zera. Zaczynamy od zera i rzucamy sobie ziomeczka i dajemy mu prowokację. A co? Niech coś będzie na stole. Niby mnie nie uleczył, ale zawsze mamy 2 stronników. To już zawsze coś. Aha, on dostał tego kozaka. No to niezły kozak. Trucizna. Rzućmy z trucizną i zabijmy go, wiecie. 5-3, to lepiej zabić. No dobra, mamy stronika z ukryciem, z trucizną. Ciężki do wytradowania jakimś czarem. A on teraz ma stracha rzucić dobrą postać, bo mu wytraduje na strzała. Chyba, że będzie miał stronika nie z prowokacją, tylko z boską tarczą. To akurat nie jest ten stronnik, o którym myślałem, ale to jest spoko top deck. I na razie nie atakujemy, nie wychylamy się z nim. Niech sobie siedzi w ukryciu i czeka na jakiegoś stronnika, który będzie godny wyłonienia karty. Cóż, to jest osa, tak? Olbrzymia osa. Ukrycie trucizna. Trucizna. Zniszcz każdego stronnika zranionego przez tą kartę. Ochobum do komina. Dobra, wulkanozaur chyba wychodzi teraz na stół. Zobaczmy jeszcze, co dostaniemy. O, też spoko. Też spoko. Gdybyśmy mieli jeszcze jednej many, by się wyrzuciło 2, tak? To tylko jedną kartę możemy wrócić. Zastanawiam się, jaka to karta będzie. Ta czy ta? Chyba ta. Tylko żeby dostać prowokację,
Nie ma prowokacji. Do boską tarczę. Cholerka, no to do zdrowia. I siedzimy dalej tą kartą. Pod ziemią. Ale 9 HP też spoko, tak? Do tradowania w sam raz. Takich stronników, co mają na przykład 2 życia, czy do 5, tak? Żebyśmy na hita mieli. Duster. Pozwól mi się zastanowić. On chyba też ma 6-2. Mi się wydaje, że właśnie areny tak dobierają przeciwników na podobnym poziomie, tak? Z podobnym wynikiem. Jeśli mamy tam, nie wiem, 0-2, to nam dobierze też gościa, który ma 0-2. Jeśli mamy tam jakiegoś 11 winów na przykład, to też jakiegoś bossa, final bossa na przykład, który też walczy o 12 winów. No, dawaj paladyn. Zdejmuję boską tarczę, z stronnikiem 1-1. I czy pójdzie obszarówka, czy pójdzie... No zobaczymy. Zastanawia się. Mi się wydaje, że ma parę opcji na ręku. Aha, poszedł w tamta. Mocarz tamt. I zrobimy tak. Atakujemy 5-9 w stronika 6-8 z racji na to, że on ma sekret. I mi się wydaje, że to jest sekret, który atakuje 2-1. Że my uderzymy jego, ale mu się wtedy sekret uaktywni i tu się pojawi stronik 2-1. Cholera! Strolował mnie. Ajajaj. Troszkę boli. Daliśmy się, kurde, podpuścić trochę. No trudno, i tak mu trzeba będzie zabić. Cholerka. To nie wierzę, jeszcze dostał stronnika. Nie, to nie było za dobre zagranie, wam powiem. Myślałem, że będzie całkiem inny sekret, bo zazwyczaj jak się rzuca właśnie stronnika i przeciwnik ma z trucizną jednego chociaż stronnika, to właśnie taki troll jest dobry, że my chcemy uderzyć jego tym stronnikiem, żeby mu go zabić, a tu przekierowywuje na innego stronnika, który ma 1 HP. No ale dobra, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, trzeba grać dalej. Ale ma tych przywoływaczy. Tu miał 3-2-2, teraz 1-2-2 doszedł i jeszcze pisklak. Do pisklaka trzeba strajdować. Dobierzmy kartę, czy nie dobieramy kartę? Oto jest pytanie. Tego rzućmy, tego strajdujmy i pomyślmy. On ma damage'u na stole 8. My mamy 18 HP, więc zostajemy na 10. Dobierzemy kartę, zostaniemy na 8. Dobierzmy. Może dostaniemy... O właśnie, prowokację. Może być. I tu weźmiemy prowokację... Turą. Chyba tego, bo i tak nic nie rzucimy w tej turze, a ten ma najlepsze statystyki po prostu. I chyba najbardziej nam się przyda. No i dorzućmy gdzieś tu po środku, o. 1-1. Mind Controla, no, mam nadzieję, że nie ma. Tej karty, która zabiera jedną z czterech od nas ze stołu. Ma broń. Ma broń, więc traduje 1-4. Mój stronnik jeden się bufa do 4-3. No i co tu się stanie? Co tu się wydarzy? 2-2 w 5-2 pewnie. No chyba, że postanowi trade'ować, znaczy nie trade'ować, tylko iść face. O nie, konserwa idzie. Albo nawet spaczony prorok. To nie jest wyspaczony prorok. Wyrzucamy wszystko, chyba bez dobierania już. Cholerka. Trzeba to przemyśleć dobrze. Dobierzemy kartę, jesteśmy na 10 HP. Dobierać czy nie dobierać? Dobierzemy, co? Zobaczymy. Średnio. Dobra, tą turę jeszcze powinniśmy przeżyć. On musi dwóch stronników poświęcić, albo z broni uderzyć i murlokiem dobić. I wtedy dostajemy 4 w twarz, mamy 6 HP. Ale on jeszcze dwie karty ma na ręku. Oż ty, dobra karta, na początku twojej tury zwiększ atak tego stronnika o połowę. Podwój atak tego stronnika. Aha, podwój to ma 2, 4, potem 8, 16. No to nieźle. Prowokacja teraz, albo prowokacja, albo... Albo dead.
Dobrze, czy jesteśmy w stanie to przeżyć? To jest na początku tury, tak? Więc on będzie miał 4 ataku. Więc jeszcze przeżyjemy, jeśli wytradujemy to. Wtedy mu zostaje 4-5 ataku, zostajemy one na jednym HP. I teraz pytanie, czy zostawić się na jednym HP, czy szukać prowokacji? Czy szukać prowokacji? Zaraz, jeśli użyjemy Hero Power, będziemy mieli 8 HP. I teraz się przyda tutaj... To jest prowokacja. Za mało prowokacji mamy. Ślimaka jeszcze mamy z trucizną. Nie, nie ryzykujmy. Rzućmy wszystko, co mamy. Wytradujmy stronnika i... I trzymajmy kciuki, że nie dobierze jednego damage'u. One off. Być albo nie być. Odkryj kartę łowcy, paladyna lub wojownika. Dobierze. Dobierze chyba damage. Odkryj stronnika z prowokacją. No to nieźle. Więc niedobro. Chyba, że jeszcze w tej jednej karcie trzyma coś. Uhuhu. To nieźle ustawił. No to ma little. Tego się nie spodziewałem. No to kończymy arenkę z wynikiem 6-3. Nie jest to zły wynik. Jest to... No dosyć dobry. Połowa areny, tak? 12 maksymalnym. My mamy 6. Jeszcze zobaczymy, co dostaniemy z areny. Tutaj będziemy mieli H4 skrzyneczki. 3 albo 4 skrzynki. Zaraz zobaczymy. 3 skrzynki. Zaczniemy od górnej. Pakiecik. 80 golda i... I 45. Podliczmy. 80 plus 45 mamy 125 golda plus pakiet 100. To wyszło 225 golda. Zwróciła się arenka. Jesteśmy na plusie. Prawie mamy na następną arenę, żeby nagrać. Sprawdźmy jeszcze zadania. Zagraj 75 murloków. To tutaj już widać, że trzeba będzie zrobić talię dla na murlokach. I tu szczerze chyba nie będę wymieniał. Mamy łotra, pogram łotrem. No i będą pieniążki na arenę. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie odcinek z gry łotrem, żeby questy zaliczyć. I jeszcze może paladyna na murlokach zrobię. To kto co chce, niech pisze w komentarzach. A na teraz to już koniec. Widzimy się w następnym odcinku. No i do zobaczenia. Hej, cześć.